Cześć, Konrad Domański z tej strony. Jesteśmy dzisiaj na polskiej premierze dronów dla fanów Gwiezdnych Wojen i nie tylko dla fanów Gwiezdnych Wojen. To propozycja firmy Propel. Witamy Tomka Leśniaka. Cześć. Cześć, witam. Dzisiaj właśnie porozmawiamy trochę o tych modelach, bo widzę, że kilka już jest dostępnych, ale myślę, że też fajnie byłoby powiedzieć coś na temat tego, jak to działa. Rzeczywiście, drony, technologię dronów pewnie każdy z nas już zna, bo od kilku ładnych lat rozwój technologii dronowej postępuje, widzimy ich coraz więcej różnych firm oferuje nam drony tanie, mniej wymagające, mniej mogące, czy też bardziej zaawansowane. Natomiast to, czym Propel chce zaskoczyć rynek, to są drony bazujące oczywiście na licencjach Disney, Lucasfilm, związane właśnie z sagą Gwiezdnych Wojen, czyli produkty, które znamy, tak, obiekty latające, które znamy z filmów, Gwiezdne Wojny, czy też Powrót Jedi, czy jakakolwiek inna część, zostały przeniesione w realny świat. Czyli drony, które wyglądają dokładnie jak te, które znamy z filmu, malowane ręcznie, każdy z nich jest rzeczywiście ręcznie malowany w naszej fabryce i dodatkowo został zaprzęgnięty w technologię dronową, czyli krótko mówiąc lata. Zazwyczaj byłem przyzwyczajony, że śmigła w dronach w górnych partiach urządzenia umiejscowiona, a tutaj na dole. I to w dodatku widziałem, że te, tutaj nie ma akurat w tym modelu, tak, ale widziałem, że te śmigła są też przezroczyste, więc podczas lotu praktycznie ich nie widać. Dokładnie taki efekt chcieliśmy osiągnąć, czyli pierwsza bardzo ważna dla nas sprawa, kwestia wizualna. Chcemy, żeby ten dron był jak najbliżej tym statkom powietrznym, które pamiętamy z filmów. Dzięki temu, że zastosowaliśmy właśnie przezroczyste tworzywo sztuczne w śmigłach, nie widzimy praktycznie tych śmigieł, to po pierwsze. Po drugie, odwrócenie tego napędu z górnego położenia na dolne położenie dało dwa efekty. Po pierwsze, efekt wizualny, o którym wspomniałem. Drugi, to też jest element opatentowany przez nas, a mianowicie łatwiejsze sterowanie. Czyli chcieliśmy, żeby niezależnie od naszych zdolności, umiejętności, żeby tymi dronami po prostu dało się w łatwy, szybki sposób nauczyć latać. Widziałem też, że piloci, którzy tutaj pokazują nam możliwości tych dronów, obracają je, więc one do góry nogami też mogą spokojnie latać. To też jest związane z samym filmem, z tymi efektami, które pamiętamy. Drony nasze mogą latać korkociągiem, czyli mogą się obracać, lecąc do przodu, do góry czy do dołu. Dokładnie tak. Jak już użyłeś słowa walka, to też o tym wspomnę. Nasze drony nazwaliśmy dronami walecznymi. Oczywiście nazwaliśmy je tak z tej przyczyny, że mają wbudowane światło podczerwone. Jeżeli jesteśmy w grupie znajomych do 12 osób, możemy w jednym pomieszczeniu latać z 12 dronami. Każdy będzie w swoim kanale pracował, nie będziemy się zakłócali i możemy do siebie celować tymże światłem podczerwonym. I teraz przeciwnik, którego trafimy, wyczuje na radiu, którym steruje, ponieważ ma wbudowane wibracje, wyczuje, że został trafiony. Jeżeli sekwencyjnie w przeciągu minuty zostanie trafiony 3 razy, jego dron zostanie zestrzelony. Czyli krótko mówiąc, zostanie zmuszony do wylądowania. No niestety przegrał. Zaprzęgnęliśmy tego typu automatyzm. A jak wytrzymałeś takich dronów? Bo one są naprawdę niezwykle lekkie. Podejrzewam, że to może, nie wiem, 20-30 gramów waży, jak nie? No, troszkę coś więcej, one 100-kilkadziesiąt gramów ważą, takie w gotowości do lotu z baterią. Nie mam dobrze wyważonej dłoni, jak widać. Natomiast rzeczywiście jest to lekka konstrukcja, jest to wszystko z tworzywa sztucznego, no oczywiście mechanizmy są samych silników wykonane z elementów już takich bardziej trwałych, metalowych. Same śmigła są z tworzywa sztucznego, bardzo elastycznego, czyli jakby uderzenie śmigłem w przeszkodę stało mnie, w większości przypadków nie spowoduje jego uszkodzenia. Oczywiście w zestawie sprzedażowym tych śmigieł zapasowych będą dodatkowo 2 komplety, czyli w razie jednak uszkodzenia jakiegoś śmigła podczas naszych lotów, będziemy mogli to śmigło wymienić. One będą też oczywiście dostępne w formie akcesoriów dodatkowych. A jak z czasem pracy akumulatora? Bo no, jest to dosyć małe urządzenie, bateria też... I mały akumulator. Tutaj, bateria też duża nie wchodzi. Ile pracuje taki dron? Około 6-8 minut. W zależności od tego, jakie akrobacje wykonujemy, ten czas będzie się wahał pomiędzy 6 a 8 minutami. I sterujemy go z poziomu smartfona, czy jakiś specjalny pilot jest tylko dostępny? Jest dedykowane radio kontroler, który jest oczywiście na wyposażeniu, czyli kupujemy w komplecie radio kontroler razem z naszym dronem. Może pokażę tutaj jeden drobny efekt, a mianowicie po włączeniu dron zaczyna drgać. Wibracje zaczynają, przepraszam, nie dron, tylko radiokontroler zaczyna drgać
i wydaje dźwięki. Oczywiście dźwięki związane z filmem Star Wars. Ile już jest tych modeli dostępnych na rynku? Ile będzie w Polsce w grudniu? Wprowadzamy w grudniu 3 modele. Spider-Bike, X-Wing i TIE Advanced. Te 3 modele wprowadzamy w grudniu do polskich sklepów. Aha. A jak cenowo? Bo to chyba najbardziej będzie interesować wszystkich. Cena nasza proponowana, sugerowana na rynku to będzie 1199 zł. Czyli mniej więcej w tym obszarze cenowym będziemy mogli znaleźć te drony. Jeszcze może dodam, pytałeś o baterie. Dwie baterie są w zestawie. Czyli w tej cenie radiokontroler, sam dron, dwie baterie, zestaw zapasowych śmigieł. To jest to, tak? To jest wersja sprzedażowa, tak, którą normalnie zobaczymy. Dokładnie w sklepie. Dokładnie tak. Ja może zamknę to pudełko, bo tutaj jeszcze bardzo ważnym efektem jest efekt wow związany z samym otwarciem, czyli... Ja bym tego w ogóle nie otwierał, jakbym to ustawił już sobie na półce, szkoda. Powiem szczerze, że tego typu komentarz często słyszę. Czyli mamy rzeczywiście pudełko takie, jak znajdziemy w sklepie na półce, pudełko premium, fajnie, że to tak określiłeś, z elementem przestrzennym, tak, naszego drona, w tym wypadku akurat TIE Advance'a. Co więcej, w pudełkach, które będą w sklepach, dodatkowo na boku będzie odciśnięta pieczęć z wosku, z wygrawerowanym numerem seryjnym. Każdy dron będzie numerowany. Czyli to będzie naprawdę... Indywidualne podejście dla specyficznego fana Star Wars. I teraz efekt, jaki uzyskujemy w momencie otwarcia pudełka, to jest włączenie podświetlenia i dźwięk, który słyszę. I dźwięk. No tu możemy tak przy tym hałasie, który mamy wokół, możemy tego nie usłyszeć, ale jest rzeczywiście dżingiel związany z samym filmem. Tych dżingli jest wgranych kilka, więc za każdym razem, kiedy otworzymy, będziemy słyszeli inny dźwięk. Dzięki wielkie za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Przypominam, naszym gościem tym razem Tomek Leśniak z firmy Propel opowiadał o tym, co już chyba wiem, o co po prostu będę pisał do Świętego Mikołaja w tym roku list. Drony bojowe ze Star Wars, premiera filmu wkrótce, więc fajne nawiązanie do tego, co się będzie działo. Siemanko, cześć.